Szanowni Państwo, wszyscy tu zgromadzeni, przepiękna wspólnoto, słowa i ślubuję Ci są dla mnie czymś niesamowitym, czymś, co mówi, że zostawiam tylko siebie, a jest oprócz mnie ktoś następny, ktoś bardzo bliski, a może dużo więcej osób, którzy są nam bliscy. Są te słowa dla mnie progiem do domu. Do domu, który może nie zawsze jest uporządkowany, ale jeżeli jest miłość, to wszystko jesteśmy w stanie pokonać. A jeżeli ta miłość ludzka jest jeszcze podparta miłością Bożą, to nie ma rzeczy takiej, której byśmy nie potrafili pokonać, nie potrafilibyśmy uzyskać tego, co dobre. I patrząc na Państwa, jestem przekonana, że w tym miejscu możemy zacząć taką transmisję na całą Polskę i powiedzieć wszystkim, tak naprawdę, jeżeli Polska ma być, jeżeli Polska ma trwać, to muszą być wierne, piękne rodziny, piękne Bogiem rodziny. To nie są słowa, które są na wyrost. To są słowa, które musimy mówić z całą stanowczością. To nie jest żaden wstyd. To jest przekaz prawdziwy. Rodzina jest gwarancją Polski. I dla tej trwałej rodziny, o której nie możemy mówić o jakichkolwiek innych tutaj definicjach, trzeba powiedzieć, że musimy być. Wszyscy młodzi ludzie powinni usłyszeć, że nie ma czego się bać, że nie ma co robić na związków na próbę, że jeżeli wejdzie dwójka osób do kościoła, jeżeli powie i ślubuje ci, to wszystkie, naprawdę wszystkie problemy da się pokonać. Z ogromną radością widzę Państwa dzisiaj tutaj i razem choćby pokazujmy wszystkim, mówmy na całą Polskę, a może na cały świat. Polska ma być silna rodziną. Polska ma być silna miłością, człowieczą i Bożą. Bądźmy tą iskrą dla świata. Dziękuję Państwu, że jesteście. Z wielką radością wszystkim dziękuję i z wielką radością pójdźmy razem. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do brania flag, jeśli jeszcze jakieś są. Zachęcam do tego, żeby brać gadżety, żeby tam są przy stoliku, tutaj po mojej prawej są różnorakie gadżety, flagi, machacze, wiatraczki, jeśli jeszcze są, jeśli nie, to może tutaj harcerze razem z innymi Państwu je rozdadzą. Zachęcam też do tego, żeby brać biuletyn marszowy i też równocześnie prosimy z naszej strony o serca otwarte i hojne, żeby wrzucać do słoiczków na dom samotnej matki w podwarszawskich Chyliczkach. A teraz poproszę wieloletniego duszpasterza akademickiego, obecnie proboszcza Katedry Warszawskiej, księdza Bogdana Bartołda, aby przygotował i wyprawił nas duchowo na ten marsz oraz poprowadził dla wszystkich marzonków odnowienie przyrzeczeń.